Witam ponownie. Dzisiaj pokażę, jak uszyć wachlarz ozdobny panel na okno. Jeżeli oglądałeś czy oglądałaś mój poprzedni odcinek, to znaczy, że wiesz, jak wszyć lamówkę do firanki. Będę szyła wachlarz o wymiarach wysokość 1,20 m już na gotowo. Szerokość 64 cm. Pokażę Wam zaraz, jak to zrobić, więc oglądajcie, zapraszam. Aby wachlarz miał wymiary 1,20 m wysokość i 64 cm szerokość, muszę mieć tkaninę o tej szerokości, natomiast długości 1,60 cm. Oprzywamy tkaninę lamówką, dół i dwa boki. Drugi krok to zaprasowanie góry wachlarza po to, żeby w efekcie końcowym można było przeciągnąć drążek. Zaprasowałam. Prawa strona od prawej strony do lewej 5 cm i 1 cm. Tutaj będzie przechodził drążek. Składam równiutko i przeszywam w odległości 1 mm. Jeżeli macie wzory, będziecie mieli wzory, tak jak ja, pasy, musicie równo ułożyć firankę, żeby pasy nie były przeciągane w jedną czy w drugą stronę. Czyli co? Mocujemy i szyjemy do samego końca. Góra wachlarza gotowa, lamówka wszyta. Teraz trzeba przeprasować nasze fałdy, które utworzą tak zwany wachlarz, przepraszam. Od dołu, to jest dół naszego wachlarza, od dołu mierzymy 10 cm i składamy tkaninę po całej szerokości 10 cm i prasujemy po lewej stronie. Po lewej stronie, czyli składamy prawa strona do prawej i prasujemy po lewej stronie 10 cm. I kolejna fałda 10 cm. Następna 10 cm, tak aby zaznaczyć sobie linię szycia. Takich fałd przeprasowane mam 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Po 10 cm. I piąta w odległości od ostatniej fałdy, mam nadzieję, że to widać, na 12 cm ze względu na to, że ostatnia fałda będzie przyszyta, będzie przeszyta troszeczkę szerzej na wprowadzenie drążka. Czyli góra drążek i początek wachlarza drążek. W momencie, kiedy już macie przeprasowane fałdy, każdą z nich podkładacie pod
maszynę i przeszywacie w odległości około 0,5 cm od brzegu. Każdą z nich. Posłuży to jako wyprofilowanie naszego wachlarza. I teraz kwestia wyboru. Można wprowadzić w te tuneliki, które nam się utworzą, fiszbiny lub nie. Zaczynamy szyć. Zaczynając i kończąc szycie, mocujemy z każdej strony, żeby zabezpieczyć przed ewentualnym kruciem. Pierwsza zakładka, fałdeczka gotowa. Uważajcie, aby nie przesuwało Wam się tutaj, nie przesuwały Wam się warstwy z lamówką. Równiutko ułożyć sobie i przeszyć. Jeżeli Wam się będzie przesuwało przy zaczynaniu szycia lub przy kończeniu, no niestety trzeba to poprawić, bo efekt końcowy będzie po prostu nieładny. I po kolei cztery fałdy. Zostawcie tą ostatnią, zaraz powiem, o co chodzi. Cztery fałdki poprzeszywane w odległości do 0,5 cm. Natomiast piąta, w zależności od tego, jaki drążek będziecie przeciągać, z reguły piątą na drążek, przy tych wymiarach oczywiście, szyje się na wymiar 2 cm, żeby powstał szerszy tunel. Przeszywam tak samo jak poprzednie, lecz nie w odległości 0,5 cm, a w odległości 2 cm. Cztery wąskie i jedna szersza. W tym momencie potrzebne nam będzie przeprasowanie każdej z tych fałd. Szewki rozprasowane. Teraz Składam dół na pół i oznaczam sobie środek dołu. Środek, jeżeli nie będzie równy, nie wyjdzie Wam wachlarz. Składam na pół i w każdej fałdce zaznaczam środeczek. Ja sobie dotykałam żelazkiem, żeby zrobiła się taka malutka zakładeczka i w tym momencie wiem, gdzie znajduje się środek. Kiedy już to zrobicie, zmierzcie sobie od dołu, czy fałdki z każdej strony, lewa, prawa strona, są równe. To też jest bardzo ważne. Musi być wszystko idealnie równe. Fałdka do fałdki z każdej strony. I teraz, kiedy to mamy gotowe, środek, mam nadzieję, że widać moje zaznaczone żelazkiem punkciki. Zbieram środeczek, fałdkę, środek do środka, następna fałdka, druga, trzecia,
czwarta. I piąta szersza. Przykładam szewki do szewków. Zapinam szpileczką. Zaznaczone musi być idealnie na środku. I teraz mocuję wszystkie warstwy razem. Dwoma, maksymalnie trzema ukłuciami igły mocuję w miejscu szewka. Trzeba zamocować dość solidnie, żeby to, co teraz zrobimy, nam się nie popsuło, nie pruło po praniu, czy też w momencie, kiedy będziemy wieszali, przykładali drążek, wieszali na oknie. Dwa ukłucia w tą i z powrotem. Porządne mocowanie. I koniec. Przeciągnęłam drążek i tak wygląda wachlarz. Który możecie uszyć sami. To jest wersja dla początkujących. Sposobów na uszycie wachlarza jest oczywiście dużo. To jest jeden najprostszy przykład i najszybszy przykład, jak można uszyć coś fajnego na okno. Jeśli chcielibyście zamknąć tutaj wachlarzyk, wtedy musicie dołożyć jeszcze jedną warstwę, wtedy ona się ładnie zamknie. Mi chodziło o coś takiego prostego dla oczywiście osób, które jeszcze takiego czegoś nie szyły. Co mogę dodać? Szyjcie, próbujcie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do polubień, oglądajcie moje następne odcinki, pytajcie, jeśli czegoś nie wiecie lub chcielibyście coś uszyć, a nie wiecie jak, a nie mam tego u siebie na swoim kanale, piszcie propozycje, postaram się pomóc. Miłego dnia życzę, do zobaczenia, buziaki. Cześć.